Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję najnowszej wersji słuchawek Razer Kraken. Jest to model Razer Kraken 7.1 Chroma, czyli słuchawki pełnowymiarowe, nauszne, zapewniające dźwięk z pozycjonowaniem 7.1 i zaopatrzone także w najnowsze podświetlenie Razer Chroma. Cena takich słuchawek to jakieś 100 euro, więc nie są to słuchawki tanie. Z tego co warto wiedzieć, są to słuchawki na USB, czyli posiadają własny układ dźwiękowy. Za chwilkę się tym słuchawkom dokładnie przyjrzymy, natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, pasmo przenoszenia w nich wynosi od 20 Hz do 20 kHz, impedancja to 32 ohmy, natomiast czułość jakieś 112 dB. Z tego co już Wam mogę powiedzieć w tej chwili, to, że te słuchawki grają naprawdę głośno i donośnie. To naprawdę im trzeba oddać. Jeśli chodzi o same słuchawki, niestety jak dla mnie są za ciężkie, bo waga ich wynosi 340 gram z kablem, bez kabla około 300 gram. Jak dla mnie to jest niestety troszeczkę za dużo, ponieważ ja wolę słuchawki powiedzmy do 200-250 gram maksymalnie. No ale nadrabiałem troszeczkę wygodą. Zobaczcie, pałąk mamy duży, w miarę elastyczny. Mam oczywiście logo Razera, bo jakby inaczej, od spodu mamy taki materiał i taką średnio miękką gąbkę. Następnie widzicie plastikowe prowadnice. Regulacja tych słuchawek jest bardzo duża, możemy je sporo rozszerzyć, a więc na każdego bez problemu się dopasują. Szkoda, że są plastikowe, natomiast zobaczcie, ten plastik jest naprawdę gruby i wytrzymały, więc myślę, że nie trzeba się martwić o połamanie tych części, tych prowadnic. Następnie mamy elementy z matowego na szczęście plastiku. Później taka siateczka mesh tutaj dookoła i podświetlenie chroma. Konfigurowalne dowolnie, różne efekty możemy tutaj sobie zastosować. I same nauszniki są takie w miarę ruchome, jak widzicie. Z lewej słuchawki wychodzi kabelek w oplocie dwumetrowy. I mamy tutaj ukryty mikrofon z diodą. Cyfrowy mikrofon oczywiście, jak on nagrywa, będziecie mogli posłuchać w dalszej części recenzji. I zobaczmy jeszcze rzecz bardzo ważną, czyli same te nauszniki. Aha, jeszcze jedna rzecz, co jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne. Te słuchawki, jak bardzo dużo modeli, się nam składają. Dobra, i wracamy już do tych nauszników, które jak widzicie są naprawdę bardzo, bardzo grube. Ta gąbka jest według mnie bardzo wysokiej jakości, no i oprzyte mamy to przyjemną w dotyku skórą, tak więc ta część jest wykonana naprawdę super. Słuchawki fajnie dopasowują się do naszej głowy, ale mimo wszystko są duże i dość ciężkie. Tak więc nie każdemu może to odpowiadać, ale jeśli lubicie takie duże headsety, nie przeszkadza Wam ta waga około 300-400 gram, no to nie będzie z tym problemu. W dalszej części recenzji zobaczycie także dokładnie oprogramowanie, jak te słuchawki można skalibrować pod siebie, będzie też dźwięku. Natomiast co do samych wrażeń z odtwarzania dźwięku przez te słuchawki. Przetestowałem je przede wszystkim w grach, ponieważ są to słuchawki typowo dla graczy, które możemy wykorzystać albo jako słuchawki stereo, albo jako 7.1. Zmieniamy to w panelu sterowania. No i w grach oczywiście te słuchawki sprawdziły się tak jak przewidywałem, czyli naprawdę perfekcyjnie. Pozycjonowanie i w wersji stereo, i w wersji 7.1 jest naprawdę świetne, szczególnie w tym 7.1. Każdy pojedynczy dźwięk, efekt, odgłos na wirtualnym polu bitwy słyszalny jest bardzo dobrze. Precyzyjnie możemy namierzyć źródło dźwięku i odpowiednio zareagować, więc nie mam zarzutów co do sprawdzenia się tych słuchawek w roli słuchawek dla graczy. Są naprawdę świetne. Jeśli chodzi o muzykę, no posłuchałem kilku gatunków, przede wszystkim muzyka klasyczna, utwory filmowe. No i tutaj te słuchawki niestety sobie nie poradziły. Tony wysokie były słabe, nieczytelne, środek też nie był za dobry. No i generalnie te utwory były takie sobie. W muzyce elektronicznej, pomimo dość dobrej separacji poszczególnych dźwięków, ścieżek, też nie było jakiejś rewelacji. Natomiast w muzyce rozrywkowej sprawdziły się akurat świetnie. Wokale były wyraźne, czyste, był bardzo fajny, naprawdę mocny bas i przyzwoita całość utworu, niestety momentami troszeczkę stłumiona. Może też spowodowane jest to zamkniętą konstrukcją tych słuchawek, gdzie niestety te basy troszeczkę dominują. I przez to też te ścieżki są takie troszeczkę przytłumione. Natomiast jak najbardziej jest to efekt pożądany i pozytywny w słuchawkach dla gracza, ponieważ w ten świat gry zanurzamy się całkowicie i wszystkie efekty z gier odbieramy bardzo, bardzo mocno, intensywnie. Więc zapraszam Was teraz na dalszą część recenzji. No dobrze, pora przetestować jeszcze ten mikrofon w akcji.
Już odpalam nagrywanie. I teraz będziecie mogli już usłyszeć mój głos płynący z tego mikrofonu słuchawek Razer Kraken 7.1 Chroma. Jeśli chodzi o ustawienia mikrofonu, to mamy tutaj kilka takich suwaczków. Możemy zwiększyć samą głośność nagrywania, czułość mikrofonu, normalizację głosu oraz redukcję hałasów. W tej chwili mamy redukcję hałasów na maksimum, czułość mikrofonu również i też głośność tego mikrofonu. Normalizacja jest tak na połowie, na 55%. Myślę, że w tej chwili mogliście już posłuchać mojego głosu wystarczająco długo, aby ocenić, jak nagrywa ten mikrofon. Ok, jeszcze dla porównania zrobimy test bez tych wszystkich ulepszeń, bo głos brzmi zupełnie inaczej bez tego, więc odpalam nagrywanie. I dobrze, w tej chwili wyłączyłem normalizację głosu i redukcję hałasów w tle. Słyszałem, że wtedy ten głos był taki bardziej metaliczny, taki jakby odbijający się od czegoś. Teraz ten głos jest, myślę, że bardziej realistyczny, natomiast troszeczkę słyszę jakieś szumy też w tle, więc mam nadzieję, że to będzie teraz słychać. Będziecie mogli sami wyciągnąć wnioski. W każdym razie mikrofony na USB nagrywają na ogół lepiej niż te na mini jackach, ponieważ ten dźwięk jest przenoszony cyfrowo, jest naprawdę mocny, głośny, donośny, więc to jest zaleta tych mikrofonów. Powiem Wam, że testowałem mikrofony na USB, nawet w tańszych słuchawkach, które sprawdzały się lepiej. No ale pozostawiam ocenę końcową tego testu mikrofonu oczywiście Wam. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć przełączanie się pomiędzy trybem stereo A7.1, a także zabawę equalizerem. Mogliście także rzucić okiem na konfigurację podświetlenia typu Chroma. Kiedy rozpoczniemy użytkowanie Krakenów 7.1, możemy dokładnie skalibrować te słuchawki dla swoich potrzeb. Kalibracja zajmuje jedynie kilka minut i pozwala nam w pełni dostosować te słuchawki do swoich preferencji. W zakładce audio możemy konfigurować m.in. podbicie basów lub czystość wokali. W zarządzaniu mikrofonem mamy także kilka ciekawych opcji. Ustawimy tutaj m.in. czułość mikrofonu, normalizację głośności oraz redukcję hałasów z otoczenia. No dobrze, czas na małe podsumowanie na koniec tej recenzji. Widzieliście, słyszeliście sami, jak te słuchawki wyglądają, jak działa mikrofon, jak wygląda oprogramowanie. Naprawdę słuchawki wykonane są dobrze, przy okazji niestety też sporo kosztują. Jakość wykonania, jakość dźwięku częściowo rekompensuje cenę tych słuchawek, natomiast nie są one, tak jak widzieliście, pozbawione mankamentów. Sprawda, nie są to jakieś rażące mankamenty, ale jednak są i warto o tym wiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, myślę, że nowy headset od Razera, czyli Kraken 7.1 Chroma, jest naprawdę ciekawą propozycją typowo dla graczy. Jeśli zaciekawiła Was ta recenzja, zapraszam po więcej na portal wideotesty.pl do recenzji tekstowej. Link do tej recenzji jest jak zwykle w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!